Cześć, cześć, witam wszystkich w tym troszeczkę smutnym czasie. Zostaliśmy trochę wszyscy globalnie pozbawieni gry w badmintona. No, sytuacja jest poważna, sytuacja jest na razie ciężka. Zobaczymy, jak będzie później. No, mam nadzieję, że szybciej, prędzej niż później wrócimy do gry. No, ale w międzyczasie możemy sobie troszeczkę postudiować parę rzeczy, dlatego cały czas robimy te odcinki. Na wstępie chciałbym podziękować za poprzednią frekwencję na poprzednim filmiku, ponieważ no, to był, okazało się, ten najbardziej popularny film dotychczasowych. No, przede wszystkim temat dosyć ciekawy, mixt, różnica między deblem a mixtem. Omawialiśmy dwie podstawowe różnice. Bardzo i teraz kilka następnych odcinków poświęcimy właśnie tej grze. Dzisiaj zajmiemy się serwisem, tak? Natomiast zajmiemy się serwisem mężczyzny. Dlaczego? Dlaczego nie kobiety? Ktoś zapyta. No, przede wszystkim jednym z takich podstawowych powodów jest to, że serwis kobiety jest serwisem zwyczajnie deblowym. Tak, on się tutaj specjalnie nie różni od serwisu deblowego, o którym sobie rozmawialiśmy bodajże w pierwszym odcinku naszym. Tak więc tutaj mamy dosyć dużą jasność, kobieta serwuje, zostaje przy siatce, pilnuje siatki, mężczyzna jest z tyłu kortu i działa już na tyle kortu. Natomiast co jest innego, ciekawego w mikście, to jest przede wszystkim to, że mężczyzna serwuje jakby za kobiety. Tak? Kobieta stoi przy siatce, mężczyzna stoi za nią. I tutaj mam kilka takich zdjęć, na które tutaj możemy sobie omówić, popatrzeć, jak to mniej więcej wygląda w zawodowym badmintonie. I przyjrzyjmy się pierwszej oto takiej sytuacji. Mamy tutaj kadr z meczu o brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Grają Joachim Fischer, Christina Pedersen przeciwko właściwie zaczynającej wtedy wielkie sukcesy parze Tontowi Ahmad i Liliana Nazir. No, jeszcze tutaj na tych igrzyskach nie udało im się zdobyć medalu, ale 4 lata później w Rio już byli mistrzami olimpijskimi. No i oczywiście po drodze mnóstwo różnych innych sukcesów. I teraz spójrzmy, jak wygląda sytuacja serwisu. Serwuje Joachim Fischer tutaj nad... Natomiast Christina Pedersen stoi z przodu. Oczywiście tutaj jest najlepszy krótki serwis. Odbiera Liliana Nazir. Oczywiście też porozmawiamy sobie o tym, jak zawodnicy stoją do serwisu, ale generalnie widzimy, jak to wygląda. Jeszcze za chwilkę sobie obejrzymy jedno takie zdjęcie, tutaj tym razem z finału. No i tutaj mamy bardziej dokładnie pokazaną sytuację. To jest akurat kadr z meczu finałowego z tej samej imprezy w 2012 roku. Zhang Nan i Zhao Yunlei to są zwycięzcy. Zhang Nan potem jeszcze wygrał finał Igrzysk Olimpijskich w Rio. Wielokrotny mistrz świata, jeden z największych, tutaj najsłynniejszych zawodników. Tutaj akurat mistrz olimpijski w mikście. I widzimy tutaj też, jak sytuacja wygląda. Tutaj Zhang Nan się przygotowuje do serwisu, natomiast Zhao Yunlei stoi przy siatce. Tutaj kiedyś mnie się ktoś zapytał, czy kobieta może stać w tych okolicach tutaj przed... zaraz, chwileczkę.
tak przed linią serwisu. Oczywiście może. Dlaczego? Dlatego, że zawodnik, partner zawodnika serwującego może stać właściwie w każdym miejscu kortu, tak? Tak więc nie ma tutaj żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o gdzie powinna partnerka stać. No jeśli chodzi o ustawienie mężczyzny, tak? No to tak jak widzimy w przypadku Zhangdana, on ustawia się tutaj bardziej z tyłu kortu, tutaj bardziej na środku, tak? Są zawodnicy, którzy wolą stać właśnie gdzieś w tych okolicach. No natomiast no, generalnie im stoimy troszeczkę dalej, tym oczywiście wiadomo, mężczyzna musi potem mieć możliwość wycofania się, zagrania. Oczywiście też nie może stać za daleko, bo wiadomo, wtedy ten serwis też nie będzie zbyt dokładny. Tak więc jak widzimy tutaj w ten sposób to właśnie tak wygląda. No, tak więc jak widzieliśmy na tych przykładach z konkretnej gry, tutaj widzimy, jak ustawiają się mężczyźni, a jak kobiety do serwisu przy serwisie mężczyzny. No i teraz spójrzmy na kilka takich rozegrań. Tak, oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, przede wszystkim serwujemy krótko, czyli mężczyzna, no tutaj musi też wiedzieć, że no tutaj kiedyś mówiłem ostatnio, że właśnie singliści często czują się lepiej w mikście, dlatego że zazwyczaj singliści serwują właśnie z tego rejonu, tak? Natomiast debliści z kolei serwują stąd, czyli z linii serwisowej praktycznie, niemalże ją dotykając. I tutaj dlatego oni mają trochę większy problem, tak? I często jak debliści grają w mixta, no to starają się grać jak najbliżej, bo mają wymierzony tutaj dokładnie ten serwis. Natomiast ten serwis tutaj musi być oczywiście musi być płaski i musi być od razu spadający za siatkę, tak? Tak więc no to jest kwestia wyćwiczenia. No i teraz oczywiście, jak się powinna ustawić kobieta, bo to jest dosyć istotna sprawa. Tak jak widzieliśmy na tych filmikach, kobieta może się ustawić. No przede wszystkim musi się ustawić tak, żeby nie przeszkadzać mężczyźnie w grze. Przede wszystkim musi się ustawić w ten sposób, żeby być troszeczkę niżej na kolanach, rakieta oczywiście w górze, aczkolwiek też nie tak w górze, żeby przeszkodzić mężczyźnie, żeby nie trafił w tą rakietę. Zazwyczaj to jest tutaj po tej stronie, tak? Jeżeli mężczyzna serwuje w ten sposób, to kobieta jest jakby po jego prawej stronie troszeczkę. Natomiast jeżeli tak jak widzieliśmy na zdjęciach, jeżeli mężczyzna serwuje z tej strony, tak jak w przypadku Zhangdana, zresztą też i Joachima Fischera, to kobieta wtedy stoi tutaj. Tak? Czasami no, zdarza się, że stoją w ten sposób zawodnicy i na przykład jest serwis na kobietę wtedy, tak? Natomiast no, tak mówię, to jest kwestia przyzwyczajenia, natomiast no, zazwyczaj w momencie, kiedy mężczyzna serwuje jak gdyby teraz tutaj na kobietę w tym momencie, kobieta stoi jak gdyby po tej stronie, tak? Przede wszystkim wiadomo, że po serwisie mężczyzny, jeśli na przykład tutaj jest serwis na kobietę, weźmy sobie, zaznaczmy serwis na czarno. Tak. Sytuacja są dwie sytuacje, tak? Jak zwykle. Czyli zawodniczka może tutaj odbić za siatkę. Bądź tutaj powiedzmy. Bądź próbować nawet tak w ten sposób. Lub po prostu może wybić, tak? No i oczywiście mężczyzna wybijając
powinien troszeczkę też uważać, tak? Nie powinien zaraz po serwisie, nie powinien uciekać. Dlaczego? Dlatego, że może pójść odbiór, taki agresywny odbiór na tak zwane pole deblowe, tak? Czyli tak jak powiedziałem, to jest to takie najbardziej newralgiczne pole w tym miejscu, w tych miejscach. I odbiór serwisu może właśnie pójść tutaj. Tak więc przy serwisie mężczyzna powinien poczekać, co się wydarzy tak naprawdę, tak? Ponieważ jeżeli lotka przechodzi tutaj, to kobieta już tego nie przejmie. Tak? Kobieta ma tutaj w odpowiedzialności wszystko, co jest jak gdyby przed linią serwisową. I to jest dosyć istotna kwestia. Oczywiście teraz rozmawiamy o serwisie krótkim. W przypadku serwisu długiego to jeszcze zrobimy sobie jeden oddzielny odcinek, ponieważ tutaj ustawienie w serwisie długim jest troszeczkę, trzeba troszeczkę uważać, tak? Ponieważ generalnie jest taka zasada, że kobieta powinna się znaleźć po przekątnej do mężczyzny, ale o tym sobie porozmawiamy później. I teraz tak, jeszcze oczywiście mówimy o serwisie mężczyzny, ale tutaj też jest istotna rola kobiety. Jeżeli kobieta stoi troszeczkę za daleko w tym tutaj, tak? Mężczyzna serwuje, kobieta stoi tutaj, to niestety, oczywiście tutaj może dosyć łatwo wybronić, natomiast niestety naraża się na odbiór serwisu w to miejsce. Tak? W tym momencie mężczyzna ewentualnie może próbować ją asekurować, natomiast generalnie to już nie jest jego miejsce, jego pole działania. Tak więc generalnie, jeżeli mężczyzna tutaj ma asekurować, to często to musi kończyć się może wybiciem, czego oczywiście nie możemy, tak jak powiedziałem wcześniej, w poprzednim odcinku, mix to jest gra ataku przede wszystkim, tak? Musimy tutaj wszystko robić, wszystko się starać, wszystkie siły, jak gdyby nasze możliwe, fizyczne, taktyczne, strategiczne, jakiekolwiek, przeznaczyć do tego, na to, żebyśmy nie wybijali, tak? Albo jak najmniej wybijali. O, proszę bardzo, ja tutaj może tutaj już to zdjęcie tam szybko dosyć wstawię na to, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczmy, jak stoi tutaj Zhao Yunlei. No, stoi przede wszystkim na ugiętych nogach, tak jak powiedzieliśmy. Ja tutaj mam jeszcze jedno zdjęcie, zaraz może mi się uda je wydobyć. Okej, okay. To jest to zdjęcie. Proszę zobaczyć, Zhao Yunlei stoi bardziej w takiej pozycji przysiadowej, tak? Co jest dosyć dobrym rozwiązaniem. Natomiast czasami niektóre zawodniczki stoją w takiej pozycji, tutaj troszeczkę Christina Pedersen w ten sposób stoi też. Przyjrzyjmy się. Christina Pedersen z kolei stoi w ten sposób, że nogę tutaj ma wyprostowaną, tak? Natomiast tą nogę ma zgiętą, jak gdyby, tak? Jak gdyby balans ciała jest jak gdyby przerzucony na tą nogę tutaj zgiętą. No i tutaj sytuacja jest taka, że porównując tutaj te dwie zawodniczki, jak widzimy, to ustawienie jest lepsze moim zdaniem, dlatego że przede wszystkim dziewczyna, kobieta po prostu może o wiele lepiej zareagować i może pójść w dwie strony tak naprawdę tutaj, tak? Natomiast w przypadku Christiny Pedersen, zaraz chwileczkę... Tak? Mamy sytuację taką, że ona jak gdyby tutaj może mieć większe trochę problemy w dojściu do lotki. Tak więc generalnie raczej powinno się według mnie stosować tą
To tutaj jeszcze jest dosyć też dobre zdjęcie, bardziej zrównoważoną po postawę ciała. No dobrze. Tak. Czyli jak gdyby to byłoby na tyle w tej chwili. Z następnym razem porozmawiamy sobie o długim serwisie mężczyzny i ustawieniu po długim serwisie. A tymczasem dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji i do widzenia. Cześć.